Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać o innowacjach. Pani jest przedstawicielem firmy, która takowe wprowadza. Proszę trochę o nich opowiedzieć. No cóż, marka Jura od 1931 roku produkuje innowacyjne, jak również ekskluzywne produkty do użytku domowego. Natomiast od roku 90 produkujemy tylko i wyłącznie automatyczne ekspresy do kawy. I w zasadzie wypuszczając na rynek już pierwszy produkt w 94, który nazywał się Impressa 500, no można powiedzieć, że zrobiliśmy rewolucję na rynku automatycznych ekspresów do kawy, ponieważ przenieśliśmy kawiarnię do domu. Co roku, raz na dwa lata staramy się pokazać światu jakiś nowy model, który zaskakuje coraz to nowymi funkcjami, zarówno technologicznymi, jak i w sposobie przyrządzania kawy, jak i w sposobie sterowania. A jeżeli chodzi o współpracę szwajcarsko-polską, to jak do tego doszło? Jura była obecna na rynku polskim, niemniej jednak była reprezentowana przez dystrybutora. W tej chwili jest to spółka córka, no i próbujemy własnych sił. Natomiast jeśli chodzi o wprowadzanie innowacji w ogóle na rynku polskim, to tak jak powiedziałam wcześniej, lata 90. były okropne dla Polski. Wtedy, kiedy okazało się, że nie będę bała się użyć tego słowa, kiedy okazało się, że Chińczycy są w stanie podrobić wszystko, wyprodukować dosłownie wszystko i jeszcze to wszystko jest 4 razy tańsze niż polskie, szwajcarskie, czy też innego rodzimego rynku. No i wszyscy chcieli kupować taniej, niekoniecznie zależało im na jakości. Wtedy rynek zaczął się psuć, zwyczajnie. Natomiast teraz my dojrzewamy do tego, że za rzeczy dobre trzeba zapłacić, ale też to się opłaca, ponieważ nie musimy płacić 2 razy.